Cześć, w tym filmie chciałbym pokazać, jak poprawnie skonfigurować program Camtasia Studio w wersji 6 do tworzenia i renderowania filmów w jakości High Definition 720p, czyli rozdzielczości 1280x720 pikseli. Aby Camtasia Studio poprawnie działała z filmami w wysokich rozdzielczościach, na komputerze musi być zainstalowany program QuickTime Player, który można ściągnąć ze strony apple.com/QuickTime. Po kliknięciu Download New rozpocznie się ściąganie programu QuickTime. Instalacja jest bardzo prosta i wydaje mi się, że nie muszę jej pokazywać. Ja ten program mam już zainstalowany, więc przejdę do kolejnego kroku i uruchomię Camtasia Studio. Gdy program się włączy, zamykamy wszystkie okna powitalne i następnie po lewej stronie klikamy Batch Production. Następnie dajemy Add Files i wybieramy jeden przykładowy klip wideo. Następnie klikamy Dalej i na górze klikamy w Preset Manager. Dajemy New. Preset Name. Tutaj możemy nazwać dowolnie nasze nowe ustawienia. Ja sobie je nazwę YouTube HD. File Format wybieramy MOV, QuickTime Move. Dajemy Dalej i klikamy w QuickTime Options. Następnie wchodzimy w ustawienia wideo. Typ kompresji musi być ustawiony na kodek H.264. Częstotliwość klatek ustawiamy na 30 lub 60 w zależności od tego, ile nasz wyrenderowany film ma mieć klatek na sekundę. Jakość ustawiamy na najlepszą. Pozostałe ustawienie tutaj zostawiamy bez zmian. Następnie wchodzimy w wielkość wideo i wybieramy rozmiar 1280x720 HD. Następnie wchodzimy w ustawienia dźwięku i zaznaczamy stereo. Zatwierdzamy klikając OK i dalej. Video size ustawiamy na largest video size. Dajemy dalej i w tej zakładce możemy zaznaczyć opcję include watermark i tutaj możemy umieścić swój znak graficzny. Na przykład może być to adres naszej strony internetowej lub nazwa naszego kanału. Ale o tym opowiem w innym poradniku. Klikamy zakończ, close i anuluj. Ustawienia są już zrobione i gotowe. Teraz zaimportuję jakiś przykładowy film, który będę renderował. Po przeciągnięciu filmu na oś czasu z menu Presets wybieramy przed chwilą utworzony format, czyli w moim przypadku jest to nazwa YouTube HD. Teraz możemy zrobić wszystkie zmiany, które potrzebujemy na osi czasu i po zakończeniu i wchodzimy w File i dajemy Produce Video As. Następnie wybieramy format YouTube HD, który przed chwilą utworzyliśmy i klikamy Dalej. Wpisujemy nazwę pliku, ja nazwę sobie ten plik Konfiguracja Camtasia Studio. Klikamy Dalej i zakończ. Nasz film jest właśnie renderowany w rozdzielczości 720p 1280x720 pikseli. Używając tych ustawień uzyskamy dobrej jakości obraz HD w rozdzielczości 1280x720 pikseli i w formacie widescreen 16x9.